Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. W dniu, gdzie pakuję siebie i Gabi i wyjeżdżamy. Jutro rano wyjeżdżamy na super fajną wycieczkę. No, ale zanim to się stanie, to chciałam wrócić do żywych. Muszę wam powiedzieć, że tak mi ścięło. Nie pamiętam, czy bym była tak chora. Powiem szczerze, że leżałam w łóżku, myślałam, że już po mnie. Czy on mi tylko podawał Gabi, żeby ją karmić. Nadal chciałam ją karmić. Po pierwsze, żeby utrzymać mleko, a po drugie, czy po pierwsze, żeby dostawała antibodies ode mnie. No i anyways, udało się, już jest lepiej, mam tylko zatkany nos, który też jest trochę spowodowany alergią, myślę. No i co? Zaczynamy dzień. Chodźcie ze mną. Już łóżko pościelone, dziewczynki już w szkole i w przedszkole. Ja piję dużo, dużo wody teraz. Więcej niż normalnie. No i chciałam zacząć dzień od edytowania vloga, bo Gabi ma najlepszą taką drzemkę w sumie rano. Wczoraj spała z 2 godziny. Chciałam wam pokazać, jak śpi tutaj na dole. Mamy takiego szumisia, który jej szumi. Gabi śpi. Działamy w ogródku. Teraz muszę, bym chciała to posprzątać, a widać, truskawki rosną super. No tylko muszę to jakoś posprzątać. Gabi, pomożesz mi? Tak? Super. No i tak wygląda po. Dzisiaj może pojadę po ziemię i zasadzimy tutaj zasadzę sadzonki najpierw i potem tutaj może paprykę, może ogórki. Zobaczymy. A bardzo dużo mamy truskawek. Nie wiedziałam, że one tak rosną rok do roku. No ale jak rosną, to im pozwalam. I to jest krzak tych malin. Koleżanka była, Gabi mi w tym czasie zasnęła na klatce. Jak tak mnie zasypia, to nie mogę ją odłożyć, bo obudzi się od razu po prostu. I tak szkoda mi jej, szkoda mi siebie. Zrobiłam sobie kawę i usiądę i z nią będę odpoczywać, co też jest ważne. I zaraz wam pokażę tutaj, mamy córki w podobnym wieku. To mam cały worek ciuchów, które Gabi zaraz dorośnie i taki super sprzęt, co mi się idealnie przyda właśnie na ten wyjazd. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo jest super. W sklepie byłyśmy, Gabi super się zachowuje, to jeszcze idę do szkoły podstawowej, żeby potwierdzić obecność Matyldy. Matylda i Ema się dostały do państwowego przedszkola i szkoły, co tylko muszę potwierdzić to wszystko. No i to stwierdziłam, że dobry moment, taka piękna pogoda, że się przejdę tu i tu, potwierdzę, no i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, no, także tak. Tak gorąco, że musiałam Gabi rozebrać, zrobiłam jej też tutaj wentylację, fajne jest w tym wózku, że jest taka możliwość, no i jedziemy dalej, jedna szkoła zaliczona. Dobra, tutaj mięsko jest gotowe. Polecam wam, tu akurat jest indyk, taki chudy, ale żeby mięso było lekko takie brązowe, jak tak smażycie, a wtedy ma lepszy smak. To taka moja polecajka. Dodaję sos i to będzie się gotowało, dopóki nie będę gotowa, żeby lasagne połączyć razem. Just not very many of them. It's just gonna get bigger and bigger. Tutaj już coś spadło na moją piękną ziemię, która była taka wyczyszczona. No. Ema. Tak? No musimy, wiesz co, musimy to powyrywać. Wiesz? A ja na boso chodzę. No. No. No.
peppers. No, mommy, I have the sunflowers, okay? Okay. I need this. Okay, so there's none in there. There's some here. I want to watch this, mommy. Here. Mommy, I want to watch this. Okay, there's nothing in here. Mommy, now? So put it, take two. And put it. Mommy, should I put the... Yeah, I'll do that with the gloves. One, two. Okay, next. Oh, good. Good. One more here. Okay. And now pumpkins, yeah? Yeah. Powrót do domu. Ja ogarniam teraz lasagne. Właśnie zrobiłam kolację dziewczynkom. Jest 19:20, już jest, zaczyna być późno. Dobra, do roboty. Ok? It's not bleh, we don't use that word. Yeah. Emma? You don't yuck someone's yum, right? Mommy, yeah. You like certain things that Matilda Mommy. Doesn't and vice versa, yeah? Yeah. Rykota ze szpinakiem i sosem, a tutaj tylko sos, bo dzieci lubią inne rzeczy. No, daję folię i jutro 45 minut i lasagne będzie gotowa dla nich. W końcu wam nie pokazałam, jak to działa. Nie głośno mówię, bo Gabi śpi już jest kilka tydzień po tym, co nagrywałam, ale chciałam wam pokazać. Użyłam to, jak byliśmy na tym wypadzie z mamą. Tutaj są takie klipsy z boku. Tutaj mamy spakowane wszystkie rzeczy. Mam tutaj i ciuchy, i pieluchy. Wiecie, wszystko tutaj jest spakowane po bokach. A to się otwiera. No jak się to otwiera? Czekajcie. Tak. O, tak się to rozkłada. Czy widać? O, tak się to rozkłada. Było tak. Tutaj są te klipsy. Trzeba to unclip. Otwiera się to tak. Tutaj po bokach to można też w ogóle ściągnąć. Tutaj bierze się boki. No i górę to się zapina tak. To też tutaj po tej stronie, żebyście widzieli, jest zamek i po prostu się to tak zamyka. No, Gabi super się w tym mieściła. Tutaj też jest taki materacek. Ja położyłam pieluchy, żeby jej było wygodnie. I jak mówię, ten materacek jest super. To można wykorzystać jako przewijak. Wszystko tutaj też można spakować dla Didzi. Mamy tutaj właśnie chusty i wiecie, inne rzeczy. Naprawdę super sprawa. Ja to dostałam od koleżanki, bo ona już tego nie używa. Ale jak szykujecie się na podróż z dzieckiem czy coś, to myślę, że to jest naprawdę super patent. A jak to znajdę online, to postaram się to podlinkować poniżej, bo jak mówię, myślę, my to teraz bierzemy, zaraz lecimy do Egiptu
bierzemy to do Egiptu, bo jak mówię, bardzo sprawnie się to chowa i myślę, że większość rzeczy dla Gabi możemy tutaj spakować, plus wszystko jest pod ręką, wiecie, jak już będziemy na miejscu, to już wszystko będzie, tutaj mamy całą stację i do przewijania, i do spania, i jak mówię, to się tak fajnie pakuje i można w ogóle z tego zrobić taką torebkę. So, super sprawa, nie jest to ciężkie. Jak mówię, jak to znajdę line, to podlinkuję poniżej, bo to może wam też się bardzo przydać. Szczególnie jak jest lato i teraz szykujemy się, czy jest wiosna, ale szykujemy się na lato i coraz więcej wyjazdów. No, mam nadzieję, że ten filmik, który oglądacie, wam się spodobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Ewa, i nasza baby Gabi. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Chyba się nie przyzwyczaję, żeby nie mówić nasza baby Ewa.